Dzień dobry w piątek, 2 lutego, tu Business Update. Zapraszamy na dzisiejszy sprint przez najważniejsze informacje biznesowe. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. WIG20 wzrósło 1,2% do 2306 punktów. WIG wzrosło 1,3%. Obroty na GPW wyniosły 1,5 miliarda złotych. Najmocniej wśród blue chipów rosły akcje PGE o 5% oraz Orlenu o 4,6% po informacji o dymisji Daniela Obajtka. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost ING Banku Śląskiego o ponad 13%. Akcje Blubertimu spadły w czwartek o 12% po opublikowanym zwiastunie nowej gry Silent Hill. Złoty wczoraj się umocnił. Dolar potaniał do 3,97 groszy, a euro do 4 ,31 zł To najniższy poziom od grudnia. Gospodarka i makroekonomia. Resort cyfryzacji poinformował, że rozpoczyna się pierwszy etap wsparcia dofinansowania dla projektu budowy nowoczesnych centrów przetwarzania danych dla administracji publicznej, to jest Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Prezydent Andrzej Duda zwołał Radę Gabinetową na 13 lutego. Razem z rządem chce omówić kwestie kluczowych inwestycji dla Polski, w tym w szczególności CPK i elektrowni jądrowej. Od 1 lutego firmy z branż szczególnie dotkniętych wzrostem cen energii mogą składać wnioski o pomoc z rządowego programu wsparcia. Drugi nabór obejmuje firmy z sektora wydobywczego oraz przetwórstwa przemysłowego, a budżet wynosi miliard złotych. Eurostat poinformował, że inflacja w strefie euro wyniosła 2,8% rok do roku w styczniu, a stopa bezrobocia w grudniu w strefie euro wyniosła 6,4%. W Polsce w tym czasie spadła do 2,7%. Jest zgoda przywódców Unii na powiększenie budżetu wspólnoty o ponad 64 miliardy euro do końca 2027 roku. Zatwierdzono też pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości 50 miliardów euro. W Niemczech trwa strajk pracowników na lotniskach, związki chcą jego przedłużenia. Protestują też rolnicy, nasiliły się strajki w Magdeburgu, na ulicach pojawił się obornik i płonące opony. W Estonii rząd chce wycofać możliwość wypłacania reszty w monetach jedno- i dwucentowych. Informacje biznesowe. Daniel Obajtek został odwołany ze stanowiska prezesa Orlenu z upływem 5 lutego. Obajtek usprawiedliwiał, że synergie wynikające z połączeń w grupie Orlen wyniosły w 2023 roku 1,5 miliarda złotych. Akcje spółki wzrosły o niemal 5% po publikacji wiadomości o odwołaniu. W związku z nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem PKOBP skarb państwa przedstawił Andrzeja Oślizło jako kandydata do Rady Nadzorczej Banku. Wśród kandydatów na fotel prezesa PKOBP wymieniani są natomiast Cezary Stypułkowski, Sławomir Lachowski, Jacek Obłękowski oraz Jakub Papierski. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultację programu dotyczącego wsparcia budowy lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego. Planuje zarezerwować na ten cel 2 miliardy złotych, czyli dwukrotnie więcej niż projekt dopłat do samochodów zeroemisyjnych. 119 mieszkań na warszawskiej Pradze zakupił holenderski fundusz inwestycyjny Van der Worm informuje portal Property News. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których zagraniczne podmioty wykupują całe bloki w polskich miastach w celu późniejszego wynajmu mieszkań. Nowo Nordisk przekracza wartość 500 miliardów dolarów kapitalizacji na fali popularności leków na odchudzanie. Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, przeprosił podczas przesłuchania w amerykańskim senacie rodziców dzieci, które były nękane na jego platformach społecznościowych. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. PARP zakończył konkurs dotacyjny startup Booster Poland Smart up, zwiększając poziom dotacji z planowanych 120 milionów zł do 260. Dofinansowanie otrzyma 17 przedsięwzięć. Raport PWC wskazuje, że w 2023 roku wartość IPO na GPW osiągnęła 418 milionów złotych, co oznacza wzrost o 428% rok do roku. W tym samym czasie giełdy europejskie odnotowały spadek wartości IPO w sumie o 35%, sięgając nieco ponad 10 miliardów euro. Vodafone odrzucił kolejną ofertę francuskiego operatora telekomunikacyjnego Iliad dotyczącą połączenia ich włoskich przedsiębiorstw. Prawo i podatki. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący nielegalnego wydobywania kopalin na terenie całego kraju. Według nich jest to zjawisko powszechne. Ustalono, że administracja państwowa posiada niedobory kadrowe lub techniczne, które skutkują brakiem działań w kierunku zapobiegania eksploatacji kopalin bez koncesji lub z naruszeniem jej warunków. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra finansów z wnioskiem o podjęcie prac nad zmianą przepisów ordynacji podatkowej w celu wyeliminowania przepisów dopuszczających instrumentalne wszczynanie przez fiskus postępowań karnych skarbowych w celu przerwania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Producenci części samochodowych i dystrybutorzy alarmują, że po wejściu w życie w lipcu tego roku nowego regu regulaminu ONZ, który reguluje m.in. kwestie homologacji pojazdów w zakresie cyberbezpieczeństwa, Koszty napraw pojazdów mogą znacząco wzrosnąć. Branża spodziewa się, że producenci aut będą odmawiać udzielania danych w zakresie uszkodzonych komponentów. Skutkiem tego będzie konieczność ponoszenia opłat za połączenia z serwerem producenta w celu diagnostyki usterki pojazdu. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie implementował do prawa krajowego przepisów dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Skutkiem tego twórcy nadal nie posiadają instrumentów służących egzekwowaniu od platform internetowych należnych im honorariów. Fiskus po raz pierwszy rozliczy przedsiębiorców. Zeznania na Twój e-PIT będą dostępne od 15 lutego i zostaną przygotowane dla osób rozliczających się według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem. Przedsiębiorca będzie musiał uzupełnić taki PIT danymi, m.in. o dochodach i kosztach działalności. Podczas przesłuchania w Senacie USA dyrektorzy firm technologicznych usłyszeli, że mają krew na rękach. Senatorzy stanowczo skrytykowali przedstawicieli branży platformy internetowych za zaniedbania w kwestii bezpieczeństwa seksualnego dzieci. Dane i badania rynkowe. O 6% rok do roku do 64 miliardów złotych, skurczyła się wartość sprzedaży polskich producentów mebli w 2023 roku. Wynika z danych ogólnopolskiej izby gospodarczej producentów mebli. W tym samym czasie zatrudnienie w branży spadło o 18 tysięcy etatów. Do około 147 tysięcy. Nawet 20 tysięcy złotych trzeba zapłacić za metr kwadratowy mieszkania w warszawskim Śródmieściu, wynika z analizy przeprowadzonej przez Sonar Home. To wzrost o 1 piątą względem roku ubiegłego. Ceny mieszkań w niektórych częściach dużych polskich miast wzrosły w ubiegłym roku nawet o kilkadziesiąt procent. Nawet 70% populacji Polski może zostać objęte zasięgiem nowej sieci 5G T-Mobile, prognozuje firma. O 4,6% rok do roku wzrosła odwiedzalność polskich centrów handlowych w 2023 roku, poinformowała Polska Rada Centrów Handlowych. Do 38 tysięcy wzrosła w 2023 roku liczba automatów paczkowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego przez Colliers. W tym roku liczba ta może osiągnąć 45 tysięcy. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji w naszej prasówce można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy. Do usłyszenia.